Dobry wieczór. Szczęść Boże. Dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu psalmowym. Przepraszam, że tydzień temu nie było psalmu, ale po prostu miałem tak dużo zajęć na rekolekcjach w Chicago, że naprawdę nie miałem po prostu kiedy tego nagrać, dlatego była przerwa. Dzisiaj już wracamy i startujemy z nowym psalmem. Proszę otwórzcie sobie Pismo Święte na psalmie 79. Wspólnie go przeczytajmy, pomódmy się nim. I zobaczmy, dokąd nas dzisiaj ten psalm zaprowadzi, a myślę, że w bardzo ciekawe miejsce. Posłuchajcie, proszę, pomódmy się. Psalm Asafowy Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek. Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim, ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających. Dokądże, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia, albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia, i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Dlaczego mają mówić Poganie, gdzie jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród Pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, mocą Twojego ramienia, oszczędź na śmierć skazanych i odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze, za zniewagę, którą Tobie Panie wyrządzili. My zaś lud Twój i owce Twojej trzody będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Moi drodzy, zawsze kiedy dochodzę do tego psalmu, to jestem lekko zdziwiony, a nawet można by tak powiedzieć rozczarowany. Dlatego że to jest jeden z takich psalmów, z którym się jakoś tak wewnętrznie bardzo nie zgadzam. To jest taki psalm, który bardzo wielu z nas by nazwało taką duchowością Starego Testamentu. Rozumiem oczywiście, że autor tego psalmu doświadczył czegoś bardzo trudnego. Doświadczył zagłady Jerozolimy, doświadczył zagłady swoich bliskich bardzo możliwe, że widział śmierć tych, których kochał że widział, no właśnie, jakieś pogańskie hordy, które bez żadnego szacunku, bez żadnego dobra Niszczyły, plądrowały, zabijały, paliły itd. i tak dalej. Ja, absolutnie, oczywiście, po ludzku rozumiem to serce. To serce, które kiedy to wszystko widzi, to prosi Pana Boga, zniszcz. To prosi Pana Boga, nie miej litości. To prosi Pana Boga, tak jak oni krew rozlewali, tak Ty po prostu rozmasz ich krew po ziemi. I oczywiście, chociaż tak jak mówię, rozumiem ten stan, rozumiem to serce, które cierpi bardzo które jest pełne gniewu, bo, bo widziało tyle zła, no to jakoś bardzo mi się ten psalm nie zgadza z tym, co mówi Pan Jezus, z tym, jak nauczał, z tym, co przyniosła potem Ewangelia. I to są takie momenty w Starym Testamencie, o które też często ludzie pytają: jak to jest, że w Starym Testamencie tak było, jak to jest, że Bóg był kimś takim? I zawsze, kiedy ten psalm sobie czytam, to jakby mam właśnie kilka takich myśli. Po pierwsze, właśnie taki trochę niesmak. Taki trochę gniew, taki trochę bunt. Dlaczego to jest? Dlaczego w Piśmie Świętym jest taki psalm? Dlaczego jest psalm, który, jakby, no właśnie, takie uczucia reprezentuje? Potem przychodzi mi druga myśl, kiedy sobie myślę, kurczę, to jest właśnie super. Znaczy, to jest takie prawdziwe, że jakby psalmy nie są udawane, psalmy nie są taką. No nie wiem, taką oczyszczoną z ludzkich emocji jakąś taką formą, tylko rzeczywiście pokazują prawdziwych ludzi. Pokazują ludzi w ich biedzie, pokazują ludzi w ich szukaniu Boga, pokazują ludzi w ich cierpieniu, ale też pokazują ludzi, no właśnie w takim ich chęci odwetu, zemsty, też w takim mieszaniu Pana Boga do tego. Przecież robimy to do dzisiaj: ilu jest takich ludzi wierzących w ten sposób, że właśnie Bóg ma. Ukarać tych wszystkich, którzy mu się sprzeciwiają. Słyszałem też wielokrotnie, już tak w naszych czasach, ten psalm jako pewnego rodzaju taką odpowiedź, też właśnie na no, chociażby cały problem uchodźców, bo można by przeczytać sobie ten psalm właśnie w takim kluczu, gdzie no, poganie depczą i obracają w ruiny wszystko, co święte, i prośba do Pana Boga: nie pozwól na to, nie wpuszczaj ich odpłać im za to, co robią. I oczywiście, można w ten sposób pewnie też patrzeć. Tylko, że zawsze, kiedy czytam ten psalm, to potem dochodzi do mnie jeszcze kilka rzeczy. Niektórych, niektóre są wprost w tym psalmie napisane, a niektóre, że tak powiem, przez pewną duchową taką symbolikę, przez pewne duchowe czytanie. Otóż, moi drodzy, jeżeli temu psalmowi się przyjrzeć tak dosyć uważnie, to dosyć łatwo zauważyć, szybko można zauważyć, że po tych pierwszych początkowych wersetach, gdzie jest tyle tego gniewu, jadu i takiego odwrócenia się w kierunku tych, którzy czynią zło, to nagle psalmiście coś się dzieje z sercem że oprócz tego wszystkiego, co widział na zewnątrz, nagle zaczyna widzieć, że on sam i też jego przodkowie i historia jego i jego ludzi wcale nie jest taka niewinna. Ten człowiek, który na początku patrzy tylko i wyłącznie na zło, które pochodzi od innych, na zło, które przychodzi, no właśnie z zewnątrz przez jakiś pogan, przez tych, którzy są daleko od Pana Boga, nagle patrzy w swoje serce. Zobaczcie, że w połowie psalmu zaczyna się wołanie o miłosierdzie, i to nie miłosierdzie w takim kluczu: Panie, zlituj się nad nami i uwolnij nas od tych, którzy nas atakują, tylko miłosierdzie, które mówi, Panie, przebacz nam nasze grzechy. On nagle dostrzega, że zło jest również w nim, że zło jest również w jego sercu, w tym co się <laughs> dzieje w nim samym. I to jest, kochani, pierwszy, myślę, taki bardzo ważny zwrot w tym, w tym psalmie. Że gdyby go tak przeczytać tak, tak pobieżnie, to można by sobie pomyśleć, no to jest człowiek, który woła, woła do Boga, yy, no właśnie, o pomstę, o zemstę, o to, żeby Pan Bóg odpłacił, o to, żeby Pan Bóg nie zostawił żadnego zła. Tylko, że nagle mam takie wrażenie, dlatego, że się modli, dlatego, że to wszystko do Pana Boga zanosił to Pan Bóg zaczyna działać w nim, Pan Bóg zaczyna działać w jego sercu i zaczyna to serce odwracać. Zaczyna mu pokazywać, kochany, nie tylko na zewnątrz jest zło. Pan Bóg tego w ogóle nie neguje, że tam na zewnątrz jest zło i że tam są ludzie, którzy bezczeszczą święte rzeczy i że tam jest ktoś, kto się od Boga odwraca. Tylko mówi, popatrz też na, popatrz też na siebie, popatrz na co to, co się dzieje w twoim sercu, popatrz na twoje grzechy, popatrz na to, że ty sam jakby powinieneś wołać do Mnie o miłosierdzie. A potem jest jeszcze jedno zdanie, które jest po prostu, no jak, jak błyskawica, jest po prostu takim zdaniem, które dla mnie w ogóle jakby no, wszystko zmienia. Zobaczcie, co jest napisane w dziesiątym wersecie. Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. Kochani, ja myślę, że ten werset to jest tak naprawdę proroctwo, że psalmista nawet chyba do końca nie wiedział, co mówi modląc się. Bo zobaczcie, o czym mówi. Mówi o przelanej krwi sług Bożych, za których ma być dana poganom jakaś pomsta. Kochani, to są teksty, które zawsze opowiadają o męce Pana Jezusa. On był sługą Pańskim, który niewinnie przelał krew. I jaka była pomsta Boga za tą przelaną krew? Pomstą Boga było miłosierdzie i przebaczenie. To jest takie cudowne odniesienie, które można znaleźć w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o tym, że krew, krew Chrystusa woła głośniej niż krew Abla. Na samym początku została przelana pierwsza krew, czyli jakby pierwsza krzywda, pierwsza krew, pierwsze nieszczęście, pierwsza jakby zbrodnia wyrządzona na jakimś człowieku. I ta krew wołała do Boga o pomstę. Ta krew, jak sam, sama mówi Księga Rodzaju, wołała, żeby Bóg zobaczył te zbrodnię. Jak mówią listę Nowego Testamentu, krew Chrystusa woła głośniej niż ta krew Abla. Jak woła krew Chrystusa? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli to, co się domagało uwagi Boga, zyskało uwagę Boga, tylko w zupełnie inny sposób niż się spodziewano. I tutaj w tym psalmie jest jakby dokładnie to samo. Psalmista prawdopodobnie nawet nie wie, o co się modli. On modli się o pomstę, modli się o odpłatę, modli się o sprawiedliwość, a Bóg na to odpowie wysłuchaniem wołania Chrystusa i jego krwi z krzyża, gdzie Chrystus będzie błagał, będzie wołał, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to zupełnie odwraca ten psalm, bo on pokazuje, jakie są nasze serca i jak Bóg przychodzi do tych naszych serc. Kochani, dla mnie ten sam tak naprawdę jest naprawdę niezwykły. Tak jak na początku zawsze się na niego trochę burzę, tak potem widzę w nim po prostu niesamowite rzeczy, które Pan Bóg może zrobić w sercu. Bo o czym On tak naprawdę mówi? Mówi, że jeżeli ktoś ma serce, takie ludzkie serce takie pełne złości, pełne gniewu, pełne poczucia krzywdy, pełne racji, pełne sądów, pełne żądania sprawiedliwości większość naszych serc jest taka. Mam wrażenie, że większość katolickich serc jest taka, to kiedy ktoś taki przychodzi z takim sercem do Boga, to Bóg się na niego nie obraża, Bóg go nie odrzuca, Bóg nie mówi, to jest po prostu złe, co tam sobie myślisz, co masz w tym sercu. Tylko Bóg, jeśli ten ktoś jest z nim w modlitwie, tak jak psalmista, czyli jakby nie, nie odcina się od Boga, tylko trwa z tym Bogiem w modlitwie, to Bóg mu jest w stanie krok po kroku to serce odmienić. Bóg mu jest w stanie krok po kroku sprawiać, że to serce nagle zacznie inaczej patrzeć. I kochani, myślę, że o to chodzi w tym dzisiejszym psalmie. Myślę, że trzeba z nim dzisiaj stanąć w takiej modlitwie: Jezu, naprawiaj mi serce. Jezu, wiesz, że nie umiem kochać, wiesz, że nie umiem przebaczać, wiesz, ilu rzeczy się boję, wiesz, że nie potrafię myśleć dobrze o grzesznikach, że nie potrafię myśleć o tych, którzy mi wyrządzają krzywdę, bo są we mnie właśnie te wszystkie złe rzeczy, te wszystkie złe uczucia. Jezu, jestem przed Tobą z tymi rzeczami w moim sercu, odmieniaj je. Odmieniaj je tak, jak odmieniłeś serce temu psalmiście. Kochani, w takim kluczu ten psalm jest niesamowity, ten psalm jest niezwykły, gdzie on po prostu bierze to, co mamy w sercach i mówi: Bóg to przemieni. Bóg jest w stanie, jeżeli tylko z Nim będziesz, jeżeli dasz Mu dostęp do tego serca, jeśli będziesz z Nim trwać na modlitwie, to Bóg to serce będzie odmieniać. I tak naprawdę to jest jeden z najpiękniejszych psalmów, bo On jakby pokazuje, Niegotowego człowieka i totalnie człowieka o no, pomajganym sercu, którego Bóg przez modlitwę, przez bycie z Bogiem w modlitwie, pomału i pomału oczyszcza i doprowadza do zupełnie nowego opatrzenia, nowego myślenia. Bardzo by nam się przydało, żeby naszym sercom wydarzyło się coś podobnego. Pomódmy się na koniec. Nasz dobry ojcze, oddaję Ci dzisiaj nasze serca, wszystkie nasze serca, to wszystko, co się w nich dzieje. To wszystko, te wszystkie emocje, te wszystkie czasem bardzo złe rzeczy, które są w tych sercach. Ojcze, trzymaj nas na modlitwie z Tobą, dlatego że tylko ten czas, tylko ta przestrzeń, tylko to bycie z Tobą może te serca odmieniać, naprawiać i nawracać. Bardzo Cię proszę, zrób to z naszymi sercami, właśnie przez bycie z Tobą. Niech tak się stanie. Amen. Tyle na dzisiaj, kochani. Przyjmijcie na koniec błogosławieństwo, dajcie swoje czoła. Niech się błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, do usłyszenia z Bogiem.